Tomasz Piętka rzadko rozstaje się z aparatem fotograficznym, bo dobre zdjęcie można zrobić w najmniej oczekiwanym momencie. Autor przyznaje, że nie trzeba wyjeżdżać daleko. W okolicach Sieradza jest wiele pięknych, nieodkrytych jeszcze miejsc. Niektóre zdjęcia zrobił z okna własnego pokoju. Fotografia dla mnie jest, można powiedzieć, taką formą ucieczki od rzeczywistości. Jeżeli wjeżdżam na zdjęcia, to muszę mieć ku temu jakiś taki szczególny powód. Zazwyczaj to są jakieś no dziwne perturbacje życiowe po prostu. I natura jest taką modelką, która ona zawsze czeka i dlatego do niej po prostu uciekam. Jest też modelką bardzo wdzięczną. Tomasz Piętka zatrzymał na fotografiach piękne nadwarciańskie pejzaże, burze, lód skuwające wszystko, ale też przyrodę uśpioną, cichą. Każda pora roku ma swoje uroki, w każdej z nich można znaleźć po prostu coś fajnego i coś ciekawego, co można sfotografować. Bardzo często jest wyjazd na zdjęcia i nie wiadomo, co się spotka. I to jest właściwie najfajniejsze, że czasami nawet takie bardzo prozaiczne rzeczy, jak krzaczek, drzewko potrafi no tak użyć, że po prostu człowiek staje i idzie robić zdjęcia, bo tak to zazwyczaj wygląda. Samochód w drogę, bez żadnego ustalenia celu, tylko po prostu siedzi i robi zdjęcia. Tomek najczęściej jeździ sam, ale aktywnie działa w sieradzkiej grupie fotograficznej Fotosis. Prezentował już zdjęcia wspólnie z kolegami. Swojej drugiej indywidualnej wystawie nadał też głębszy sens. Fotografie można kupić. Cena wywoławcza to 50 zł. Zebrane pieniądze trafią do dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sieradzu. Miałem okazję robić kalendarz dla tego ośrodka. Miałem okazję poznać te dzieci, bo robiłem tam również zdjęcia. I co mogę powiedzieć? No, zakochałem się w tych po prostu dzieciakach. Te dzieciaki dały taką energię, taką siłę. No, zrobiły na mnie takie wrażenie, że po prostu jeszcze 2 dni po wyjściu z tych zdjęć, jeszcze po prostu, że tak powiem, zbierałem się w sobie. Bo to było coś niesamowitego i od razu pierwsza myśl, jaka mi zaświtała po tym, jak dowiedziałem się, że ta wystawa dojdzie do skutku, to żeby coś takiego zrobić. Warto więc wybrać się do Galerii Teatr w Sieradzu. Wystawa fotografii Tomasza Piętki Naturalnie będzie czynna do 6 maja. Później przez miesiąc będzie można ją oglądać w pałacu w Małkowie.